8 września 1968 roku podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie 59-letni Ryszard Siwiec dokonał aktu samospalenia w ramach protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Podczas wojny Siwiec należał do Armii Krajowej. Po zakończeniu konfliktu, nie chcąc brać udziału w komunistycznej indoktrynacji młodzieży, odmówił pracy w szkolnictwie. Po podpaleniu się na oczach członków PZPR i tysięcy widzów nie pozwalał gasić płomieni. Zmarł po kilku dniach w wyniku odniesionych obrażeń. Jego protest został przemilczany przez władzę. Przed wyjazdem do Warszawy nagrał antykomunistyczne przesłanie. Usłyszcie mój krzyk. Krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. O Panie, dajcie się, jeszcze nie jest za późno.